Naprzód, kochani! Siemanko, przyjaciele! Witajcie u mnie w restauracji. Nazywa się Kawiarenka u Narlenki. Obyście byli gotowi na nadmiar przepełnienia brzuchów. Ludzie, zapraszam. Kangrunty? Wszystko raczej dobre, chyba. Napisane w tym twoim błekotku. Możesz coś, smarkatku, nam polecić? A, w porządku, trzy porcje. Zara będzie. Lizanie buziek, dobre! Sandy! O, Sandy, śpisz? Obudź się! O, Rzeszku, Rzesz, co się niby takiego stało? Owszem, stało się, bardzo stało. Martwimy się, że nasi kumple nie są kumplami z innymi naszymi kumplami, więc chcemy iść na nocowanie do domku Trawler. Oj, ale oni są tacy nienaturalni. Proszę. No nie wiem, chłopcy. Proszę. Dobra, skoro tak strasznie tego chcecie, to niech wam będzie. Dziękuję. Spocz, Bob! Patryk! Gdzie się podzieli? Jak na bycie rodeo zgubiliście się na prostym odcinku korytarza! Spocz, Bob! Patryk! Gdzie jesteście? Brudne ciuchy? Szukasz czegoś, dziewczynko? O, tak! Toalety szukam! To nie tutaj, kochanie. Oj, przepraszam, pomyłka. No to lecę. Czy już niedługo będę motylkiem? Patryku, patrz! Nic nie ważę! Coś ty, ale... A ja nie myślę! Nie, Patryku, rób tak! Skorczy, znowu tonę! Czapka prowadzi nas prosto na Astropas pełen kosmicznych śmieci! O, to tutaj pewnie trafiają zaginione podczas prania skarpety! Ślepy zaułek. Uruchomienie grawitacji. O, zgubiłam czapkę. O, czujniki wykryły pojazd latający w naszej okolicy. Szykuje nam się kosmiczny pościg! Łapcie za ster i podążajcie za nim! Uważaj, kosmos biegu! Zaraz będziesz mój! Co to za opiekun?
piorunowie młodzieży. Te dzieciaki powinny już mdleć ze strachu. Temu spotkaniu brakuje dreszczy. Pora by wziął w nim udział prawdziwy mistrz siania grozy. Znaczy się ja. Co to było? A popatrzcie! Lukier! To ja, ten co kopie pupcie i torty ratuje! Mojej pupci już nie ma. Oddaj nam tort, różowa niezdaro! Tortowi na palęce, jesteście tu uwięzieni! Naokoło tej polanki rozstawiłem pułapki! Przepraszam! 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 Wolno bawić się jedzeniem. Półtorej minuty sterczałem przy garach, więc wdzięczności trochę i wcinać to. Dzieci we mgle. Nowy trend, zero strat. Kilka kropli barwnika czerwonego numer 40. I niebieska brejka śniadaniowa zmienia się w obiadową breję lawendową. Kto tu jest draniem geniuszem? Ty jesteś? Jak nie, jak tak. Mogą mnie przeklinać, mogą nienawidzić, ale tylko ja daję im jeść piątka. Zgrzany tostowy geniusz padł. Hej, zaraz odpłynęła mi czapka. Co? Bardzo dziwne. Patryku! Twoją czapką co się dzieje? Dziś rano przykleiłem ją sobie klejem, żeby nie zgubić. Temperatura idealna. Alfredzie, zamiast tego poproszę pacyficzne racuchy. Tak jest, proszę pani. O 0,2 stopnia za mało. Niestety, nie mogę tego akceptować. Alfredzie, zwalniam cię. Po drodze zanieś przy wejściu tę tabliczkę. Zatrudnię lokaja. Tak jest, proszę pani. Jedną wielkodowcipokalipsę!
Musimy sobie jakąś kryjówkę znaleźć. O, szybko, tutaj. 3, 2, 1. Fajna zabawa! Znów nam zrobiono kawał! Masz tego! Macie natychmiast posprzątać w całym domku! Albo wynocha! Tam, takie ecie plecie. Ale nasz domek to łajba, więc szanujmy się. Trzeba ją wyczyścić. Tak, no jasne. Śmierdzi to. O, chodźmy gdzieś indziej. No, Rzeszki, co to? Coś wam się pomyliło, jeśli sądzicie, że dam sobie wcisnąć to świństwo. Wybacz, Sandy. Jesteśmy świetni w brudzeniu, lecz beznadziejni w sprzątaniu. A wiecie, Smyki? Ja właśnie obmyśliłam coś akuracik sprytnego na tego typu sytuacje. Zamknijcie oczy. Jesteśmy strasznie chorzy. Ktoś z młodszych opiekunów musi przejąć pałeczkę. Ale ty, matko, weź się przebadaj. O, tu jakaś chyba choroba. Ty, śliczny, będziesz dowodził. Jaha? Szanuję to, że pan krab wybrał najodpowiedzialniejszą z osób. Perełka się państwem zaopiekuje. Pa, pa. Muszę teraz radioaktywne jabłka zamienić w błyskowce. Czy to moja osoba? Jestem teraz butem na kółkach? Ekstra! Turlo, 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 turlo. Turlo, turlo, turlo. Rampa! Ostyd, Rzyćku! Uważaj! Przestań się wygłupiać i pomóż mi je rozkroić. Podaj proszę skalpel. Już go mam. No to daj, podaj mi. Uważaj, w tym jest przecież kwas. Ksiarkowy. Powozu na corocznej wystawie sztuki. Gospodarz imprezy, druh dyrektor Krab. Tak bez sosu? Komiks to nie sztuka. To zbyt powtarzalne. Zapraszamy drugą grupę artystów! Znałem tego typa. Nie lubiłem go, więc nie lubię nadal. Wisiał mi pieniądze! Co? O, dopieszczamy dzieło? Tuka! Z mojego dziecka nie dam zrobić makramy! A teraz ostatni domek! Pana Skalmara! Nie rozumiem, czy to ma być sztuka? Nie, to jest artysta! Niezwykła maszyna! Podrzuca się jej różne materiały, a ona wypluwa z siebie arcydzieła! To jest niesamowite i przepiękne. Wprost prawdziwe arcydzieło. Dobra.
dobry wieczór! Witam wszystkich niesamowicie zderzakowo na koralowych, podjeziornych wyścigach na wolce! Degradacja na cheerleadera. Ej, co ty mi... Degradacja, rzekłem? Tak, to jest awans na cheerleadera! Zaczynajmy! Zrodzona z połączenia nerda i lesera! Zróbcie hałas dla ekipy Bryki numer 5! Maszyny Biceps! W tygod! I Bryka numer 7! Moto Super Łajba! Rocket Roll SpongeBob! Ten stadion będzie drżał! Chleba i igrzysk nam trzeba! Wtrąćmy tych mułożerców z powrotem w wieki ciemne! Ej, uważaj! Moja mama też jest mułożercą! Na miejsca! Gotowi! Prysznic! I następny dalej! Przecież to za bobon, że nerdy się nie myją! A co to ma być? Pomoczyło mnie? Może to krew? Krew mi leci! Wierzę, że meduzy pojawiły się na ziemi przed dinozaurami, a nawet nie są rybami? Uwaga! Kryć się! Będzie bum! Zalała mnie używana woda nieświeża pochodząca z gąbki. W dniu dzisiejszym złapię swoją pierwszą meduzę! No co ty? Za dużo zajęć, za dużo dzieci. Nie, nie, co na kocio? Ahoj, marynarze! Pomoc potrzebna przy prowadzeniu tegoż punktu handlowego? Ty się do tego nie nadajesz! Zbyt śmierdzio odpychający jesteś, o? Ale nie czas grymasić! Masz pracę, muszę lecieć! Uczę się! Holenderek! Idealnie się składa! Wedle prawa zjaw mogę sobie teraz nawiedzić każdy przedmiot, który te siuśmajtki ode mnie kupią. Nic w formalinie, brak broni białej, nie bryzga krew. Trzeba odpicować nieco ten lokal. Korniszony. Teraz akcent pogodowy. Jest moja pierwsza ofiara, to znaczy klient jest. Pomóc ci, chłopcze? Czegoś szukasz? Nie, dziękuję. Tak sobie przeglądam witryny. Jakby co, to mnie wołaj. Jasne. Czym mogę ci służyć? Pytam, czym? O, teraz pana słyszę. Mów, czego chcesz! Niczego, oglądam sobie towar. Jestem taki otwarty. Wodorostowy. Mogę sobie podejrzeć mózg! Te trampoliny trzeba przesunąć. Ej, wyczej! Rozejść mi to! Smarka
Dziadek mówi, jeśli chcesz pokonać przeciwnika, musisz mieć wykop niczym osioł morski. Wykop jak morski osioł. Kumam. Wstawaj, stary. Drobna korekta. W sztuce fuj-fuj buty są niedopuszczalne. Smarkatek mówi, że musisz być bosy niczym miedźwiedź. Łam cię! Smarkatek mówi, że jeśli rozwalisz pieniek, to i z wiewiórką ci się spoko uda. Rozwalić pieniek, rozwalić wiewiórkę. Da się. No dalej, przyjacielu, uderz! Niech mnie boli! Żebyś nie żałowała! Jednak coś udało mi się rozwalić. Słuchajcie! Moim zdaniem dyrektor Krab ma tam swój własny klimatyzator. Wodny schładzacz powietrza? Musimy go sobie pożyczyć. Niech pan nas puści, dyrektorze! My też się chcemy schłodzić! Ależ panie skalmarze, dyrekcji obozu należy się szacunek. Poprośmy go, ale grzecznie. Niech nas pan wpuści, błagam i to szybko! My się tu żywcem walimy! No brawo. Skoro dyrektor nie chce nas wpuścić, no to my się sami wpuścimy. No trudno, musimy znaleźć gdzieś inny darmowy cień. Gdzie ja słyszę darmowy? Panie dyrektorze, czy moglibyśmy wejść do pana na pomęcie się zgłosić? Bo tutaj się dosłownie żar z nieba leje. O nie, nie życzę sobie zapoconych małych smarkaczy u mnie w biurze, żeby mi się tutaj pocięły całe przepocone. Majątek bym dał za ucieczkę od tego schmaru. Uważajsiu! Dolara od głowy! Składajcie się, obrzydliwi przepoceńcy! Nasz opiekun płaci! Ujrzaj pan! Mogę? No, ależ ja to zrobię! Chłodno, zimno, Arktyka. Wiecie co? Ten dziwny nowy ma chyba rację. Ty, rolka się skończyła! Czuję się skrępowany. Zgoda, moi mili. Zwykła Tyrolka to przeszłość, ale nowa Tyrolka Super Drucha Czesława to jest totalny odjazd. Co? A, każda uprząż ma dodatkowo napęd odrzutowy. Lecisz! Wygląda, jakby mogło kogoś wykończyć. Wygląda przeciadowo! Jeszcze! Duży z ciebie chłopak! No to lecimy! Czuję powiew wolności! Czasowna serio jest lepszym druhem ode mnie! A ja za szybko lecę! No cześć! Chciałbyś zostać uczestnikiem obozu? Króliki nie płacą! Ej, hejka, serwus! Chcecie się może zapisać na obóz gąbkowy? Nikt z was nie płaci! Nareszcie dziś! Koralowy obóz! Mamy duży hajt! Thank you.
Koralowy obóz to dzisiaj obóz gąbkowy. I właśnie od tej chwili ogłaszam otwarcie obozu gąbkowego na Uba. O, łosiatka plażowa. Puść oś, łoś. Niezłe włosie, łosie. No co, nie pałacie mi łosią? Pudło, porożenie Boże? Prymitywne te rymy i gierki słowne. Sztywniak z ciebie ogromny. Ale jesteśmy super, że będziemy wchodzić na górę Morświnów. No, chodzenie bez celu jest mega fajne. No nie, łażenie nie jest dla was. Wskakujcie, chłopcy, za 3 kijanki będziecie na szczycie. Chyba się pogiął, czy coś? Na rogach. Zajęty. Niech pan biegnie szybciej! To znaczy dzieciaki! Warzywnik pani Puf. Świeże warzywka z mojego ogródka odcisną pozytywne piętno na dzisiejszym pikniku. Każde wyhodowane z miłością, niepryskane, nienawożone, nietknięte przez... ślimaki! Na słodkiego Neptuna, co to za męczący odgłos? Pewnie jakieś meduzy ściągnięte światłem lampy. Pójdę je przepędzić. Sio! Wynoście mi się stąd! Sio! O, pani Puch, jest pani! Potrzebna pomoc! Sytuacja jest awaryjna! A co takiego znowu się stało? Pójdzie pani ze mną do wychodka. Bardzo boję się iść nocą sam. Strasznie jest... Spędzałem ją samotnie w swoim domku. Wprowadzony w stan lekkiej nerwowości przez piorun, postanowiłem ukoić nerwy samotną partyjką dziadów, gadów oraz magów. Wyrzuciłem jedynkę. Przesunąłem się o jedno pole na napis "Cofnij się o jedno pole". Ponownie rzuciłem kostką, wypadła jedynka. Posunąłem dziada naprzód. I znów cofnąłem. Po czym powtórnie wyrzuciłem jedynkę. Przesunąłem dziada i znów rzuciłem kostką. I jedynka. A potem jeszcze jedna jedynka. I jeszcze raz jedynka. To była jakaś pętla. Czy traciłem rozum? Hmm.
czy to była czarna magia? Brawo dla mnie! No a ty? Ile wyciskasz? Ja? Ja wciskam guziki! Shalom! No dobra, to spróbuj z tym! Co? Ona jest brat Alfa! Brat, brat, brat!